Dzień dobry moi drodzy, witam w kolejnym odcinku Beczki Tortury, tym razem z Kelligę. To jest chyba czwarty odcinek, jak dobrze pamiętam. No co, zasady zostawiamy na razie niezmienne, nie zgłaszaliście protestów, nic nowego tak naprawdę nie wpadło, więc może tym razem będzie coś ciekawszego niż ostatnio. Z tymi potworami troszeczkę tak kombinowałem. No i co, i lecimy. Teraz mamy Skellige, zobaczymy, czy będziemy w stanie coś złożyć. Znowu mamy bez legendarki, płatne, Uncrate, Pirat Demon, mamy Pustelnika, mamy Kultystę z Falbloda. I ostatnią kartą, którą wezmę, to wezmę Opancerzony Drakar, moi drodzy. No mamy coś, mamy co nieco. No tutaj... Tutaj się aż prosi, żeby próbować grę pod płatnerza Uncrate, bo mamy i Korsarza, możemy i Drakary porobić. Coś z Kultystą tutaj z Falbloda można pokombinować. No zobaczymy, moi drodzy. Zobaczymy, jak to będzie. Natomiast no dajcie mi chwilkę, ja tutaj przygotuję deczek i za chwilę się widzimy. No i dobra, moi drodzy, złożyłem talię ze scenariuszem z Hjalmarem, z Krachem. Z nowymi kartami starałem się bardziej tutaj coś pokombinować. Wziąłem Hammonda, Pirat, Terror oczywiście, bo fajnie się stakuje z tym pancerzem. No powiem tak, no ciężko było coś takiego sensownego złożyć, zwłaszcza, że tutaj te cztery odprowizyjne karty nam strasznie utrudniły dobór. No one tak jakby nam pozwalały bardziej manipulować tymi kartami większą ilością prowizji. Ale wydaje mi się, że to jest dobry deck. Zastanawiałem się, czy zamiast Hjalmara nie wziąć Fokusy na przykład pod to. Ale wydaje mi się, że powinniśmy dać rady bez niej. Więc tutaj pogramy sobie takim deczkiem. Zobaczymy, czy w ogóle to ma jakikolwiek sens, bo tu trzeba liczyć na trochę na serce kart, bo nie mamy żadnych tutorów. I jestem tego świadomy, bo zastanawiałem się właśnie, czy też onej romancy gdzieś tu nie wepkać. Ale zagramy czymś takim. No i to generalnie wychodzi, to jest chyba wersja lojalna, tak swoją drogą. Przypadkowo złożyłem. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zapraszam was na dwie partyjki. No i moi drodzy, gramy na Skellige na wejściu. No zobaczymy, jak to będzie tutaj. Czy serce kart odda. Tą drogą przewagę taktyczną nie zmieniłem. Ale to nie ma znaczenia. Zapisało mi talii i teraz mam za swoje. Dobra, zbieramy pancerz oczywiście, bo mam dwóch. Natomiast... To spoko. To spoko, czyli możemy dobrze zacząć R1 bez jakiejś wielkiej inwestycji. Ej. Wydaje mi się, że jest spoko. Zacząłbym generalnie od... statku, niech ten pancerz już tam sobie idzie. Nawet na piracie, nie? Nawet jak pirat zostanie, też nie najgorzej. Zawsze zrobi dodatkowy pancerz. Od razu sowa. Wow, a dlaczego tak? Wow, ale... To jest gruba inwestycja od razu na wejściu. Nie rozumiem trochę tego, ale... Nie mi to mówić. A, bo to jest wersja z Renfree w ogóle. Tak szybko poszedł zawodnik. Chcesz dotknąć? To ciekawe. Ciekawe zagranie, moi drodzy. Odnowienie 8, ale tempo narzuca zawodnik. Ty, szefowa cię nie lubi. Przyjmij nasze ofiary. Poszli wąt z tymi sieciami. Czy ja jestem w stanie to przebić tak bez tego? Chyba tak. W razie czego to rzucę tego jeszcze, nie?
fajne punkciki robimy. Jeszcze kelpi zagranie. No dobra, no to jest pas z mojej strony. Grubo, grubo. Jeszcze nie żabki, tylko żabinice wyskoczyły. O kurde, to wam powiem, że to jest problem, żeby dobić. Grubo. No ale dobra, pancerze nastakowane. Niby te 4 punkty zrobiłem, ale w razie W traciłem 2 punkty. Pancerze niby były. No nie ma co, na spokojnie, zobaczymy co zrobi przeciwnik. Porobił mnie na równych trochę. Nawet trochę bardziej. Jest Hammond. Nie dobrałem Kracha, trochę słabo, i nie dobrałem Hjalmara. O, Terror oczywiście by się jeszcze przydał. No zobaczymy co zrobi zawodnik, czy on będzie grał, czy to raczej będzie pas. Nie wiem, poczekajmy na razie. To jest Maxi. Ja zrobię tak na razie. Wyrzucił Mewę. To chyba będzie pas, moi drodzy. Czemu on tak gra? Bo ja tego nie rozumiem. Znaczy, rozumiem, tylko... Po prostu nie chce mi dawać pancerza, ale... Ja nie lubię takiego czegoś. Takie nudne. Wyskakuj ze wszystkiego. Zagram jeszcze płatnerza i zrobię Hero Passa. On ma tam lidera i on ma złote karty na ręce. To już wiemy, prawda? No nie, nie zrobię Hero Passa. Nazywasz mnie tchórzem? Ale wydawało mi się, że już przy Holgerze mógłbym spasować, ale no bałem się. No dobra, dobrać Kracha, tylko dobrać może Hjalmara, może Keltrolde. Właśnie płatnerza to byłoby spoko, bo miałem go już 2 razy. No i płatnerz tym razem nie doszedł i Krach też nie doszedł. No ale korsarzy mam, no zobaczymy jak to pójdzie. Zagramy najpierw Keltrolde w ogóle. Jakie ciało? Jeszcze żywych rzucamy krawą. No ma na deku brązową kartę. Czy teraz już odpali? Ten Morgwark taki słaby może być. No nie no, tutaj byłby lepszy Uncrate w tym wypadku. Płatnerz. Kurczę. Ten Morg to taki se. Ma lasce i tam jest ta bestia, nie bestia, tylko ta co się stakuje poprzez bestię, podejrzewam.
Pytanie, czy zagra ją jako ostatnią prawdopodobnie, no ale... Jeszcze Fukusia. Ciężka decyzja, powiem szczerze, bo niby punkty mam, ale tam czuję, że tam jest last save taki, że ho ho ho, Gejran jeszcze, wow. Okej. Morszczynka przesyła pozdrowienie. No sporo punktów, ale nie na tyle, żeby wygrać. No i... Mimo kilku goldów, wygraliśmy ten pierwszy pojedynek. Więc zapraszam was na drugi. No i lecimy, moi drodzy. Tym razem syndykat, drugi meczyk. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ale raczej będzie ciężko. Drakaru, może Holgera, ewentualnie jakieś przesunięcie. Trochę smutno, nie ukrywam, ale... Dobra, zagramy sobie przewagę na morzu, myślę, na początek. Albo zagramy pancerz. Nie, zagramy przewagę na morzu, może uda się nam Drakar dostać. Akurat to nie jest ten, co chciałem, ale okej.
O kurczę. Będzie 21, 22. Czekaj, czy przebije. No, Cyrusa musi odpalić. Sprytne zagranie. Pytanie, czy on będzie chciał grać. Cieszy fakt, że zawodnik odpalił Cyrusa, więc już tego nie ma. Zobaczymy, co tu wyjdzie teraz. Co dobierzemy, bo to jest najważniejsze. Bo te pancerze nie są jakoś mocne. Nie ma lascej. Mam scenariusze, mam to. I dwóch, co najważniejsze, płatnerzy. I oni naprawdę, jak uda się, to może zrobią po te 6-7 punktów. No dobra, najważniejsze jest teraz dobrać statek kolejny. No nie ten statek chciałem dobrać. Ale wam powiem, jest nie fart z doborem. Chciałem dobrać statek, ale ten albo ten. Cholera. No dobra, gramy. Akurat pirat z Demon może się przydać, bo on fajne punkty może zrobić. Oj, przepraszam, że wygodniej usiął. O, ja cię kręcę, to mi się bardzo nie podoba. Masakra. Już będzie gościu statki grał. Niesamowita gra, powiem wam szczerze. Ze mną zaczynasz? Z dzikiem morskim? O, standardowa procedura w tej giereczce, moi drodzy. Niesamowite. Czyli tu murgwarka rzucę, nie? I plus to. Z maxi. I to jest w sumie... To nie jest to, co by chciał dobrać. Murgwark to niszczy i zbijamy... I zbijamy od razu to, nie? Zwycięstwo, moi drodzy, na syndykat, wow, jednak się udało, moi drodzy, mocna talia, jak widać, pokonał metowy syndykat, aczkolwiek, no dobry dobór był, no ale bez tutorów, nie dobrałem kilku kart. Moi drodzy, dajcie znać, jak wam się odcinek podobał, napiszcie w komentarzach, czy macie jakiś pomysł ewentualnie do zmodernizowania tej serii. No i co, jeszcze NG i KP w niedługim czasie, więc do zobaczenia i życzę miłego dnia. Heja!